środę 15 maja. Witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam słowami haseł z napisanych w książce z Biblią na co dzień. A pierwsze z nich czytam w 33 rozdziale Księgi proroka Izajasza w 2 wierszu. Panie, bądź nam miłościw, Ciebie oczekujemy. Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. A prorok i wizjoner Jan w Księdze Objawienia w 7 rozdziale tak napisał: kim są i skąd przybyli ci, którzy są ubrani w białe szaty? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Nie będą już głodować ani pragnąć. Drodzy, te dzisiejsze teksty dotyczą czekania, oczekiwania, tego swoistego stanu napięcia, który towarzyszy, kiedy człowiek za czymś wygląda, czegoś oczekuje, na coś czeka. A w naszym życiu czekamy na różne rzeczy. Na co ty, siostro i bracie, czekasz? Może tą majową porą już powoli na urlop. Może na jakieś ważne wydarzenie w twoim życiu. Maturzyści czekają już końca matur, który się zbliża. Uczniowie ósmych klas czekają egzaminów. Później jedni i drudzy czekają wyników tych egzaminów. Pozostali uczniowie czekają wakacji. Studenci czekają już powoli sesji. I tak jest, że całe życie na coś czekamy. Na realizację planów. Na spełnienie marzeń, na wielką miłość. Na różne rzeczy człowiek w swoim życiu czeka. A w księdze proroka Izajasza czytamy: Ciebie, Panie, oczekujemy. Czy w tym naszym oczekiwaniu, w tym naszym czekaniu jest miejsce na Boga? Czy także czekamy tej możliwości społeczności, jaką mamy z naszym Panem? Czy czekamy tych momentów, kiedy w modlitwie, w lekturze Pisma Świętego, ale także w różnych spotkaniach parafialnych czy w nabożeństwie spotykamy się z naszym Zbawicielem? Kiedy jesteśmy w stanie wejść w tą wyjątkową interakcję między nami wszystkimi, którzy gromadzimy się, czy to w danym kościele, kaplicy, miejscu, czy też poprzez łącza internetowe, ze sobą i z przychodzącym w Słowie i sakramencie Chrystusem. Czy czekamy na te momenty wychwalania Boga pieśniami, dziękowania Mu w modlitwach i posilania się ciałem i krwią Zbawiciela? Czy pośród wszystkich różnych oczekiwań naszego życia to nam gdzieś ucieka? W Księdze Objawienia widzimy tych, którzy się doczekali. Kim są i skąd przybyli ci, ubrani w szaty białe, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Nie będą już głodować ani pragnąć. W tej wizji widzimy finał, koniec naszego ziemskiego oczekiwania, tej ostatecznej społeczności ze Zbawicielem. Tylko jest pytanie, które już zadałem, czy faktycznie na to też w naszym życiu, wśród różnych innych oczekiwań, czekamy i oczekujemy. Dlatego, drodzy, u progu tego kolejnego dnia, kiedy budzimy się, kiedy mamy też i pewne oczekiwania wobec tego dnia, pamiętajmy, żeby czekać, łaknąć, pragnąć, oczekiwać społeczności ze Zbawicielem. Już tutaj, na ziemi, w modlitwie, w słowie, społeczności wierzących, w sakramentach, ale żebyśmy też oczekiwali i kresu naszej doczesnej pielgrzymki, żebyśmy czekali już tego momentu, w którym także i my, jak ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wybielili szaty we krwi baranka, będziemy mogli być z Panem i ze wszystkimi zbawionymi już na zawsze. Realizacji jednego i drugiego oczekiwania nam wszystkim życzę, a Tobie, siostro i bracie, na ten kolejny dzień życzę dobrej, zgodnej z Bożą wolą realizacji wszystkich Twoich oczekiwań, tego, na co czekasz, czego oczekujesz, czego pragniesz, żeby w Twoim życiu realizował się Boży plan, żeby Twoje życie w tym kolejnym dniu również było
naśladowaniem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.